Dobry wieczór Państwu. 1:16 finału rozgrywek piłkarskiego Pucharu Polski. Stadion Ernesta Pola w Zabrzu, można powiedzieć klasyk polskiego futbolu. Górnik Zabrze, Legia Warszawa. Dobra wrzutka, już czyhał na piłkę Hamalainen, jeszcze Hamalainen, gol! Od początku drugiej połowy Angulo, na razie Nemanja Nikolić, 2-0! Dośrodkowanie na pole karne, Kopacz i mamy bramkę! Dla Górnika Zabrze, bardzo dobrze wykonany ten stały fragment gry. Dośrodkowanie Plizgi, Kopacz w 54 minucie. Daje tutaj gola kontaktowego Górnikowi. Rzutka na Czeri Magicia. Nie popełnił błędu Lewczuk. Jest Kurzawa. Ależ gol! Ależ gol Kurzawy! Nieprawdopodobne uderzenie z dystansu. Walka tam o pozycję w 16. Dobra okazja i gol! I gol dla Górnika Zabrze. I teraz pobiegła ta cała ławka rezerwowych. Kopacz! Arbitra. To jest prawda. Górnik Zabrze przegrywając do przerwy 0-2 z mistrzem Polski i obrońcą tego trofeum Pucharu Polski. Ostatecznie po dogrywce, po niezwykle zaciętym i dramatycznym meczu, gdzie mieliśmy tutaj taką sinusoidę, roller coaster, zmieniały się te wszystkie wydarzenia i nastroje, pokonuje dzisiaj Górnik Legię Warszawa 3-2.